Dupa, 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 jak ja nie lubię tej gry, dupa, 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 dupa. Dlaczego ja tutaj jestem? Nie wiem. Po prostu chyba jeszcze bardziej od tej gry, to nie lubię siebie. Postanowiłam sobie zrujnować piątkowy wieczór i zamiast pograć coś fajnego, jak nie wiem, w sumie to ja gram w Simsy, więc przypuśćmy zamiast w dwójkę czy w trójkę, gram znowu w jedynkę. I robię sobie znowu challenge, który mi pewnie nie wyjdzie. Ale w tym wszystkim jest pewna nadzieja, ponieważ pod ostatnim filmikiem z Simsów jedynki podzieliliście się ze mną tipkami, jeżeli chodzi o nawiązywanie kontaktów międzysimowych w tej części. Jestem ogólnie strasznie przerażona tym, jak w ogóle twórcy zaimplementowali to wszystko. Jest to dla mnie dziwne, niezrozumiałe, ale dobrze, posłucham się was i spróbuję jeszcze raz zbudować z drugim simem relacje. Mam nadzieję, że zdobędę tego przyjaciela, bo jak nie, tak pewnie odpalę tą grę za 2 tygodnie, bo jestem masochistką. Dobra, powracamy sobie do tej pindzi, ponieważ nieważne kto, nieważne co, po prostu potrzebuję mieć jakąś jedną simkę. A fajnie się składa, bo ona, no, oprócz swojego psa, to nie ma żadnych przyjaciół, więc właśnie potrzebujemy takiego delikwenta. W ogóle to jest hit, ponieważ dowiedziałam się dzięki wam, że na przykład w Sims 1 nie można gadać z drugim simem o kotach lub psach, o ile właśnie ta druga osoba nie ma tego zwierzęcia. Jak na przykład ta cała Klara będzie komuś napierdzielała o kocie, bądź no w tym przypadku może w psie, to ten drugi się obrazi, bo on psa nie ma. I w ogóle jak? Jaki to ma sens? Przecież wiadomo, że gadanie o tym, o zwierzętach, to jest chyba najbardziej neutralny i milusi temat pod słońcem. Jak można coś takiego w ogóle zaimplementować? No i w sumie też zwróciliście mi słuszną uwagę, że żebym nie przechwalała się moją simką na prawo i lewo do innych simów, bo to jest no, niezbyt uprzejme. W sumie to się zgodzę. Nie wiem, czemu to robiłam, ale po pierwsze, jak klikamy na jakiegoś sima, którego ledwo znamy, to w sumie ta pula tych różnych interakcji jest strasznie słaba. Więc za bardzo nie mam nic do wyboru. A po drugie, no poniekąd też tak liczyłam na to, że może te przechwalaj się jest trochę źle przetłumaczone przez tłumaczy i to troszeczkę jest, nie wiem, jakoś tak bardziej grzeczne. No okazało się, że nie. Dobra, co by tutaj porobić? I tak musimy poczekać. Co ona znowu... Co ty narzekasz? Jeszcze masz parę pikseli tej energii. Dlaczego ty mnie wkurzasz? Dlaczego nie chcesz tego wyłączyć? I będzie mi to pik... Ach, Boże. Tylko ciekawe, czy w ogóle jakiegoś sima tutaj spotkam na tej parceli. Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że mam przypiks. A no dobrze, to ewentualnie pojedziemy sobie na jakąś parcelę publiczną. Tam na pewno sobie kogoś nowego spotkamy, bo ja nawet nie podejmuję się ponawianiem, próbą odnowienia relacji z Henrykiem albo z Majką. Na pewno, nie? No ewentualnie ta Tiffany cała, ale... Właśnie, ale dlaczego tak się dzieje, kurde, jak już tak ładnie rozpracowaliście mechanikę tworzenia przyjaźni między simami, kiedy na przykład, nie wiem, dwóch simów jest na danej parceli, to dlaczego najczęściej te rozmowy przez telefon nie wchodzą? To jest w ogóle intrygujące. Znaczy rozumiem, że to miało być coś na zasadzie krótkiej rozmowy telefonicznej, nie to jak w dwójce, że ci simowie mogą gadać tyle, aż im się napełni pasek towarzystwa na maksa, ale to jest troszeczkę, kurde, mało. Naprawdę za mało. No dobra, może z tą Tiffany spróbujemy na wszelki wypadek. Jak nas osranie! Ty kro parszywa. Ja naprawdę próbuję się oswoić z tą grą. Ja naprawdę szanuję ludzi, którzy widzą w tej grze piękno.
Ja naprawdę szanuję kanały typu Nostalgic The Sims, gdzie oni naprawdę wkładają masę pracy w to wszystko, żeby omówić, rozłożyć na czynniki pierwsze w ogóle tą grę. W ogóle fascynującym dla mnie filmikiem a propos tego kanału to jest to, że w ogóle o wiele więcej miało systemów wejść, rozgrywki w jedynce, ale niestety zabrakło czasu. Zabrakło tego całego tam no, mocy komputerowej na tamte czasy, więc musieli coś tam powycinać. I ta gra by mogła być naprawdę spoko. Tak mi się zdaje. Ale może jest spoko, ja się nie znam. Nie mów, że tego grajka był. Tego grajka nie wyłączyłam. Nie, jeszcze pewnie loteria do mnie dzwoni. Ja tego nie odbiorę. Pies, odbieraj słuchawkę. Halo, halo. Hał, 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 hał. Hał, hał, kurwa. Nie, nie da rady. Pokojówkę. Jezu, w ogóle jaki ten pies jest zmarnowany. Masz żarcie? No to co on robi? Użyj sobie. Co ty robisz? To nie brzmi zbyt dobrze. Sera? A, użyj. No w sumie... Brzmi to dziwnie, ale użyj sobie. W sumie trochę zabawnie to brzmi, jeżeli chodzi o szczanie. Śpi. No dobra. Czy ja mogę w ogóle coś robić w tej grze? Może ona awansuje, a nie potrzeba dwóch przyjaciół. No tak, już zapomniałam, co mnie załatwiło w ostatnim challenge'u. No dobrze, to jak powiedziałam. Dzwonimy do Tiffany. Kurde, wyłącz tu dziadostwo. Proszę cię. Ameno. Mam nadzieję, że się uda. O! Dlaczego? O co chodzi? Zaraz, dajcie mi jakieś pole manewru. Czy ja mogę zmieniać temat w ogóle, jak oni nagadają? Może po prostu muszę znaleźć wspólny temat, ale nie, to jest strasznie losowe. No już się kłóci, no. Nie wiem, może to chodzi o te osobowości? Schludna jest, no właśnie, nie jest schludna, przez to ten telewizor non-stop zostawia włączony. Przebojowa, no to. O ile to jest dobrze przetłumaczone, to wydaje mi się, że ona właśnie powinna wszystkich zagadywać, a jej gadka powinna wyjątkowo wchodzić. Ona jest totalnym przeciwieństwem mnie, bo ona ma nastawienie zajebiste. Ja mam nastawienie na minus 100, bo ja po prostu tej gry nie ogarniam. Ja nie wiem, ta gra. Oczywiście, mogę się mylić. Ta gra była kierowana w sumie do każdych grup wiekowych, ale myślę, że dzieciaki najczęściej sięgały po tą grę. Jakim cudem? Ktoś to ogarniał jeszcze za czasów, kiedy internet po prostu, nie wiem, był bardzo, ale to bardzo rzadką rzeczą w komputerach. Jak to? Czemu drzesz mordę? Weź, proszę cię. Tylko te zwierzęta chodzą. Nie. Nie. Nie, no ja nawet tą Simką nie zdołam, wiecie co, nie zdołam nią nawet iść na żadne, chciałam powiedzieć, przedmieścia, na żadną parcelę publiczną. Ja nic nie zrobię. Co, proszę? Ktoś może mnie totalnie zlać, nawet jak próbuję rozmawiać, przerwać mi konwersację i po prostu odłożyć chamsko słuchawkę? Nie, to jest po prostu. Ja nie, I'm out. Nie, ale dlaczego w ogóle tak dzieje do cholery jasnej? Tak, ja chcę wypieprzać stąd w ogóle, jak mamy równą fajną kwotę, 94 tysiące. Tak, chcę opuścić ten dom wariatów. Nie no, z psem mi jedzie, serio. O, to może sobie chociaż wypróbujemy, bo nigdy moich Simów nie byli stać, bo byli biedni. Wypróbujemy sobie jakieś restauracje czy coś. Jak to funkcjonuje, bo te żarcie w sumie jest bardzo drogie. O, czysta Czesia? Co to jest? Tu są jakieś NPC, treser jakiś. Nie no, ja do jakiejś zwierzakolandii poszłam. Przecież ja chciałam coś zjeść. Co, kup ciasto, tu niby tylko ciasteczka są i już to było oznaczone jako restauracja? Gra jest chora na łeb. Gienia! Genka, chodź. Nie spierdzielisz na autobus. Dobra.
Mary, Mary, skup się, nie zmarnuj tego. To jest twój czas na lepszy świat. Przechwalaj się, tego nie klikamy. Ale czekajcie, to... Bo nie... Czy ona przypadkiem to nie jest ta od tego Guntera, gdzie oni tam mają 5000 kotów? Spróbujmy. Czaisz moją bazę? O! Chyba tak! A co słychać w pracy? Może jesteś bezrobotną sukwą, chociaż nie, ty jesteś bardziej na emeryturze, pindo. Ej, wchodzi nam ta gadka. Jesus Christ, tak! Chyba mamy to. A, jak cudownie, zabawiaj, żartuj. Jezus, by 12 punktów znajomości! Nigdy nie widziałam takich fajnych punktów! Zajebiusa. Ty rzeczywiście, jak to się ogarnie, to chyba nie jest tak tragicznie. Cały czas im wchodzą, mogą już się kurde całować. Poczuchy. Nie, całowanie się i flirtowanie to chyba byłoby za nadto cheatowanie, ale... O zainteresowaniach? Macie jakieś wspólne zainteresowania? Może się okaże, że tak. Tak! Jenia, jesteś po prostu moją bezziomi. Co cię interesuje? Wypytaj ją jeszcze, wybadaj. Nie! Przed chwilą mówiłam, że mają wspólne zainteresowania. Ale dobra, zostawmy już tą starą prókwę. Jeszcze się z nią skontaktujemy, ale chyba czas do chałupy. Bo energia minus 50 tysięcy, tak. Najwyższy czas stąd spitalać. O-o. Dobra, ale mamy już jakąś połowę sukcesu. Jest git. Jest tak bardzo fajnie. Jest tak cudownie. Nawet ten skunks mnie wkurzy. Ani ta ciągle śpiąca pinda. Mordo, nie narzekaj, jest dobrze. Mordo! No tak to jeszcze chyba nigdy misji nie zasnął w jedynce. Mordo! Co ty robisz w ogóle? Przestań. Przestań robić szodę, bo jest fajnie, jest okej. Okay. Może jeszcze... O Boże, śmieszne to jest nawet. No nie, no przepłaca prawie życiem za to, że ogarnęła jakąś tuperę na mieście. Halo, no przecież masz ładne łóżko, czego ty chcesz od tej kanapy? Piesu ma co jeść? Ma, dobra. No nie, w dupie mam ten samochód, mogą nas zwolnić, mamy takie chore pieniądze, że luz. Ona nawet nie chce iść do pracy, bo jest za bardzo śpiąca. Dobra, nara. Nie odbieramy tego telefonu, ponieważ mniej więcej spodziewam się, co to może być. Jesteśmy w miarę ogarnięte. Dobra, to Gienka, Gienka. Gienka w tobie moc. Gienia! Gdzie to jest ta Gienia? A nie! Okej, okay, pomyliłam ją. To jest ta. Tu z samymi kotami mieszka, to jeszcze lepiej trafiłam. Rozmawiaj z mordeczką. Gien... No ja nie poszłam do pracy, poszłaś. Jak tak można? No dobrze, ale nie ma tragedii moim zdaniem. To jest chyba jedna z moich najlepszych rozgrywek z Simsa. I myślę, że już nie powtórzę tego wyniku. O Jezu, chyba pies w ogóle cierpi na towarzystwo. No straszne, ojej. No dobra, no to pobaw się z tym szczurem. I w ogóle, baw się w zapasy. Chcę to zobaczyć. Baw się. O, czekaj, może telefonik. Może coś fajne. O, no! Same pozytywy, więc pytanie, kiedy to się skończy? Kiedy coś dupnie złowrogo z nieba? Dobra, miałam się bawić zapasy. Aha, pies cię w tym momencie osrał. Dobra, zawołaj sąsiada. Gienka, chodź mordo. Delicious. Byłam? Dziś odwiedzili mi dawno. Dobra, dawaj. Kurde, jeszcze zdobędę dwóch przyjaciół i w ogóle się zesram za szczęścia. Ok, jeszcze dostałam tipka, żeby do wanny ich wszystkich wrzucić, że to będą same plusy i rarytasy. Ale nie przewidziałam tego, że ona jest tak turbo śpiąca. Nie. Czy mamy tutaj jakąś kawę? Mamy. Jestem ciekawa, ile to coś daje, czy to gówno daje.
kurde, tego raka muszę sprzedać. Albo chociaż przesunąć. Dobra. Tak, ten dżin jest rakiem. Wypij kawę. Zaraz na pewno sobie pójdzie, nie? Dobra, pomachaj. Dawaj, 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 dawaj. Jesteśmy tak blisko, mordo. Ona chyba z tymi swoimi chlarzami tutaj przyszła. Niech jej będzie. Dobra, to jeszcze raz o kotkach dupniemy rozmowę. Przytul po przyjacielsku. Daje się! O, 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 o! O! Kur! Co, już jej coś nie pasuje. 13 już tylko! Bo plotkować też nie mogę. No to zainteresowanie. Dobra, pykło. Bo się robi już gorąco, proszę państwa. Dobra, nie wiem, popirtujemy razem. No, ciężko, kurde. Nie mogę się przychwalać. Mogę odejść? Łamiesz mi serduszko, stara babo. O nie, już mamy negatywne interakcje i ona zemdlała. Ej, dobra, mordy, może to czas wejść do wanny? Nie, Gienka, mordo, Gieniuś! Oj, dobra, wyłącz to, skorzystaj ze swojego złotego trona. Nie do wanny, teraz to już nieaktualne. O Boże, kochany, jeszcze się zleje w gacie. Teraz to musztarda po obiedzie, no co ty robisz w ogóle? Ta głupia, zeszczała się i potem poszła do kibla. No i... No question about this pathology, baby. Dobra, wykąpię się. Zaproszę tą pindę jeszcze z rana. Mam nadzieję, że już nie będzie w tyrze. Może nawet coś szybko zjemy. Dobra. Kurde, mam auto zaraz do roboty. Zawołaj sąsiada, chodź tu, pindo. Zaproś. Pindo. Gdzie ona pracuje? Ona powinna być dawno na emeryturze, stare rursko. I przez takich właśnie młodzi nie mają pracy na rynku. Co ja pieprzę. O kurde. Ten kwiatek mi zdechł. Nieźle. A ta chociaż wyrzuci ten kwiatek, czy uda, że nie widzi tego? Halo? Chyba uda, że nie widzi. Dzięki. Dzięki, mordo. Dzięki. No i dalej nie mam... Dlaczego już mam tylko 5 z nią? Przed chwilą miałam 50 prawie. Dobra, przesadziłam. Ale no weźcie, no. O. A czemu ty się nie chcesz z nimi bawić? Odejdź tutaj, pobaw się. Tyle masz tutaj tych pchlarzy. Uwaga, Elden jakiś idzie. Elden, mordo, chodź tu. Chodź tu. Będziesz naszym nowym psiapsi. Kładę lachę na tą starą rurę. Ale on z kolei pewnie nie ma żadnych zwierząt, także już nam jedna gadka odchodzi. Plotkować też nie... Dobra, do wanny się z nim tarabanie. To jest nasz częs. Mam nadzieję, że mogę go jakoś zaprosić. Czy on autonomicznie, on jest mądry. O, o, o. Na zero cały czas jesteśmy. 6, 9, 12. Yeah. Ale perpetuum mobile. Jeszcze nie, jeszcze chwilkę. No przyłącz się, dziadu. Aha. Ja chcę z tobą pogadać. Mordo. Dobra, w dupie to mam, idę spać. Ale nie na podłodze, tu chodź. Idiotko jedna, Boże, kochany. Rozmawiaj o psach. Dobra, on chce z tobą gadać, poczekaj, wstawaj. Tań rzesz z martwych. Dlaczego? O, o, o. 11, dobra, nieźle. Powiedz komplement, podziwiaj. Jak idź. Chociaż ty może będziesz chciał poflirtować. O! Przytul po przyjacielsku. Zabawiaj, żartuj. Pocałuj mu śniwar. Dobra, już się zesrało. Już, żebym się tak za bardzo nie podjarała. Macie jakieś wspólne zainteresowania? Tak. Piracenie gier na dyskietkach. Flirtuj. Mrucz? Mrymry?
Ej, to włazi, to włazi. Mamy już 26. Słodkie słówka. Mordo. Mordeks. A w dupie to mam, idę spać. Jestem tak blisko, już normalnie prawie muskam tego przyjaciela swojego nowego. Ale coś nie mogę go zdobyć. Mam nadzieję, że on tak nie pracuje wcześniej jak Gienka. Dobra, posłuchaj, zeszczaj się. Zjedz sobie śniadanie. Napełnij kotu miskę, czy psu miskę. I co? I działamy. Nowy plan działania. To jest Elden. Dupie mam tą pracę. Nie potrzebujemy jej, całe szczęście. Czkawek. Zaproś. Zajebiste nazwisko, zajebiste imię. O, no i fajnie. Dobra, ej, to może od razu tu się wtarabanimy z nim do wanny. Już nie będę się błaźnić. Nie idziemy do pracy. Idziemy tutaj w objęcie tego. Uściśnij dłoń. Zajebioza. Okej. Okay. Chodzisz do nas? No i teraz patrzymy. Tu się będzie działa zaraz magia, mam nadzieję. 26, 29, 32, 35, 38, 41, 38. Telefon. A, dobra, nie, nie odbieram, bo już myślałam, że to loteria, ale oni zaraz ją pewnie wyleją z roboty. Ale jaja. Ile my mamy w ogóle tego? To może spróbuj jeszcze raz po przyjacielsku go przytulić. Daje się ty, kurde. Po tylu mękach będziemy mieć przyjaciela. Czy on da się już poplotkować? Nie. Dobra, zmieniam taktykę. Wracamy do wanny. Przyłącz się, mordo. Nie, nie gadaj, że ona znowu jest jakaś śpiąca. On trochę jest, ale jeszcze trochę pociągnie. No co to za jakiś kabaret? Co to za jakiś Benny Hill? No właśnie to. A on jest głodny. A, panie przyjacielu, dobrze. Podaj lunch. Podaj lunch dla swojego zioma. Podaj lunch. O, ej, gadają. Gadają i to na... Chciałam powiedzieć, że na plus gadają, ale... Fuck. Dobra, wypij kawę. Nie możemy iść spać. Jeszcze se grzdylni, jeszcze se grzdylni. Prawdopodobnie pikawa się pierdzielnie od tego, ale to nieważne. Musimy tego przyjaciela mieć, naprawdę. Jesteśmy tak blisko, ja nie podaruję. 37. Kurde, dalej ta energia jest taka średnia. Dobra, wypij jeszcze 4 kawki. I to jest chyba właśnie, to jest chyba złoty tip na to wszystko. Aby iść do wanny z nimi. On sam próbuje gadać, także git. Dobra, zlała się w gacie, nieważne. Przyłącz się. Nażarł się i od razu inaczej gada. 30. Co to było to przed chwilą? Parszywa gro. Nie lubię tej gry. Nie lubię tej gry. Nie. Czemu mi to robisz, ty gro? Dlaczego? Dobrze. O tyle, że chcę przyjść. To jest bardzo pozytyw. O, jeszcze w ogóle jeszcze jej nie zwolnili. To jest ciekawe. Dobra. Pozdrów, pomachaj. Środkowym palcem przed nosem. To w ogóle jakaś ta spawnuje się o 20:30. Chora baba. Dobra. I co? Ej, proszę. Tak się robi znajomości. Ile mamy tego? Dobra, łagodnie, dawaj. Dawaj, jedziemy. Ja jestem cierpliwa. Żartuj. Ze swojego życia i z mojego też przy okazji. A tak to chcę. Pocałuj uprzejmie. No, ciekawe jak to wygląda. No, bardzo uprzejme to było, no. Nie ma to jak uprzejmie wpychać komuś jęzora w gardło. Zajebiste. Ten już się nudzi. No to słodkie słówka może, Babix. Dobra, idź spać w ogóle. O, ale chociaż z pieskiem się może zaprzyjaźnić. To jest zawsze coś. To, ten pies wygląda jakby, nie wiem. Jest taka gra Five Nights at Freddy's i to mi się kojarzy z takim czymś.
To nie wygląda jak pies, tylko jakaś taka maska. Straszna miniatura. Dobra. Ostatnia szansa. Piękna, już jesteśmy, prawie zdychamy w tych wszystkich talerzach i smrodach. A czemu nagle mój dżin przestał działać? Dobra. Dżin? Robimy się dżinkiem. Relaks. Ej, tylko tysiaka prawie? Zawsze tu jakiś bilard czarował czy coś. Wreszcie narzekam, bo mógł mi spalić całą chałupę. Tak myślimy, że to się tak mogło skończyć. Nie jedziemy do pracy. Nope. Ten debil. Zaproś. No i zajebiozo. Zapraszam, Mordix. Zapraszam cię. Pracy nie zapraszam. Pozdrów. Uprzejmy pocałunek. Yes. dlaczego? O, dobra. Całuj mu się. Czemu on ma swój humor? Dlaczego? Bo zrespił się z domu. No powinien mieć jakieś 19, 22, 25, 28, 31. Coś mi spadło z biurka z wrażenia. No jest okej. Okay. Oj, wypowiedzenie. No prawie się przejęłam. Po przyjacielsku. Jej! Intymnie. O, słodkie słówka. Ty, prawie to mamy. Jak tego nie spierdzielić? Jak tego nie spierdzielić? Co, słuchaj psa, już chyba cię naprawdę pogięło? Ale dlaczego dwa minusy? Za co? Czy mamy tego przyjaciela? Czemu mamy 37 już? Przed chwilą było 45. Pieprzę tą grę. Nara.